Księga dziewiąta, bitwa, część druga. Pan Tadeusz, poema Dada Mickiewicza. Czytamy. Ku pokrzepieniu serc naszych polskich serc, ma naszych polskich dusz. W pierwszej części, części księgi dziewiątej przeczytaliśmy o tym, jak popita szlachta została po prostu związana i wzięta w niewolę przez. Roty Moskali i zostali zawiązani w dyby na deszczu i chłodzie. Przeczytaliśmy w pierwszej części. Przeczytaliśmy też o rozmowie Majora Płuta z kobietami i o pojedynku który wydarzył się pomiędzy Gefreiterem żołnierzem um, kapitana Rykowa i Maćkiem nad Maćka. Gefreiter padł pod ciosem Maćka. Kontynuując, tymczasem koło kłodek lewe szlachty skrzydło... Już jest bliskie zwycięstwa. Tam walczy kropidło, widny z dala, tam brzytwa wił się wśród Moskali. Ten ich w pół ciała rzeza, tamten w głowy wali, jako machina, którą niemieccy majstrowie wymyślili i która mockarnią się zowie. A jest razem sieczkarnią, ma cepy i noże. Razem i słomę kraje i wybija zboże. Tak pracują kropiciel i brzytwa pospołu, mordując nieprzyjaciół. Ten z góry, ten z dołu. Lecz kropiciel już pewne porzuca zwycięstwo. Bierze na prawe skrzydło, gdzie niebezpieczeństwo nowe grozi Maćkowi. Śmierci Gefrejtera mszcząc się, proporszczyk z długim szpontonem naciera szponton. Jest to zarazem dzida i siekiera. Teraz już zaniedbany i tylko na flocie używają go, wówczas służył i piechoć. Proporszczyk, człowiek młody, zręcznie się uwijał i lekroć mu przeciwnik broni na bok odbijał. On cofał się, młodego nie mógł Maciek zgonić. I tak nie raniąc musiał tylko siebie bronić. Już, mro, już mu proporszczyk dzidą Lekką ranę zadał Już wznosząc w górę berdyż Do cięcia się składał Chrzciciel nie zdołał dobiec Lecz staje w pół drogi Okręca broń i ciska wrogowi pod nogi Skruszył kość Już proporszczyk szponton z rągu puszcza Słania się Wpada chrzciciel za nim szlachta Tłuszcza a za szlachtą moskale od lewego skrzydła biegną zmieszani, Wszczął się bój koło kropidła. Chrzciciel, który w obronie Maćka oręż stracił, Ledwie, że tej przysługi życiem nie przypłacił, Bo przypadło nań z tyłu dwóch silnych Moskali I czwororąkę zarazem we włos mu wplątali, Upiąwszy się nogami ciągnął jak liny. Sprężyste, uwiązane do masztu wycini, ciny. Daremnie w tył kropiciel ciska ślepie razy, ślepe razy. Chwieje się, a wtem postrzegł, że blisko gerwazy walczy. Zawołał Jezus Maria z cyzoryku. Klucznik trwogę chrzciciela rozpoznawszy po krzyku, odwrócił się i spuścił ostrze płytkiej stali. Między głowę chrzciciela i ręce Moskali cofnęli się, wydarwszy przeraźliwe głosy, lecz jedna ręka mocniej wplątana we włosy została się wisząca i krwią buchająca. I tak orlik jedną szponę, gdy wbije w zająca, drugą by wstrzymać zwierza, o drzewo uczepi. A zając targnąwszy się orła, w pół rozszczepi. Prawa szpona u drzewa zostaje się w lesie, a lewą skrwawioną zwierz, na pola nieś. Kropiciel wolny oczy obraca dokoła, ręce wyciąga, broni szuka, broni woła. Tymczasem grzmi pięściami, stojąc mocno w kroku i pilnując się z bliska gerwazego boku, aż saka syna swego postrzega w natłoku. Sak prawą ręką szturmak wymierza, a lewą ciągnie za sobą długie sążniowate drzewo. Uzbrojone w krzemienie i w guzy i sęki. Nikt by go nie podźwignął, prócz chrzciciela ręki. Chrzciciel, gdy miłą broń swą swe kropidło zoczył, chwycił je, ucałował, z radości podskoczył, zakręcił je nad głową i zaraz ubroczył. Co potem dokazywał, jakie klęski szerzył? Daremnie śpiewać. Nikt by muzie nie uwierzył, jak nie wierzono w Wilnie ubogiej kobiecie, która stojąc na świętej ostrej bramy szczecie widziała jako dejów moskiewski jenerał, wchodząc z półkiem kozaków już bramę otwierał i jak jeden mieszczanin zwany Czarnobacki zabił dejowa i zniósł cały pułk kozaków. Dość, że się tak stało, jak przewidział ryków. Jegry w tłumie ulegli mocy przeciwników. Dwudziestu trzech na ziemi wala się zabitych, trzydziestu kilku jęczy ranami okrytych. Wielu pierzchło, skryło się w sad, w chmiele nad rzeką. Kilku wpadło do domu pod kobiet opieką. Zwycięska szlachta biega z okrzykiem wesela: ci do beczek, ci łupy rwą z nieprzyjaciela. Jeden robak triumfów szlachty nie podziela. On dotąd sam nie walczył, bo bronią kanony księdzu bić się. Lecz jako człowiek doświadczony dawał rady, plac boju z różnych stron obchodził, wzrokiem ręką walczących zachęcał, przywodził i teraz woła, aby do niego się łączyć, uderzyć na rykowa, zwycięstwo dokończyć. Tymczasem przez posłańca wskazał do Rykowa, że jeżeli broń złoży, życie swe zachowa. Jeżeli zaś oddanie broni będzie zwlekać, robak każe otoczyć resztę i wysiekać. Kapitan Ryków wcale nie prosił pardonu. Zebrawszy koło siebie pół batalionu, krzyknął Zaroń! Wnet szereg karabiny chwyta, chrząstnęła, bronia, była już dawno nabita. Krzyknął cel, rury rzędem zabłysnęły długim. Krzyknął ognia koleją, grzmiał jeden za drugim. Ten strzela, ten nabija, ten chwyta do ręki. Słychać świsty kul, zamków chrzęst, sztenflów dźwięki. Cały szereg zdaje się być ruchawym płazem. Który tysiąc błyszczących nóg wywija razem. Prawda, że jegry byli mocnym trunkiem piani. Źle mierzą i chybiają, rzadko który rani. Ledwie który zabije, przecież dwóch Maciejów już zraniono i poległ jeden z bartłomiejów. Szlachta z niewiela, różnic rzadka się odstrzela. Chce szablami uderzyć na nieprzyjaciela, ale starsi wstrzymują. Kule gęsto świszczą, rażą spędzają, wkrótce dziedziniec oczyszczą. Już aż po szybach dworu zaczynając dzwonić. Tadeusz, który został w domu kobiet bronić, z rozkazu stryja, słysząc, że coraz to gorzej, w rebitwa wybiegł, zanim wybiegł pod komorzy, któremu Tomasz wreszcie przyniósł karabelę. Śpieszy, łączy się z szlachtą i staje na czele. Bierzy broń, wzniosłszy, szlachta rusza jego śladem. Jegry, przypuściwszy ich, sypnęli kul gradem. Leguł Isajewicz, Wilwik, Brzytewka Za czym wstrzymują szlachtę robak z jednej strony, a z drugiej Maciej szlachta ostyga w zapale. Ogląda się, cofa się, widzą to moskale. Kapitan Ryków myśli, ostatni cios zadać, spędzić szlachtę z dziedzińca i dworem owładać. Formuj się do ataku, zawołał na sztyki, naprzód, wnet, wnet szereg y, rury, wytknąwszy jak tyki, schyla głowy, zrusza się i przyspiesza kroku. Darmost szlachta wstrzymuje z przodu, strzela z boku, szereg już pół dziedzińca przeszedł bez oporu. Kapitan pokazując szpadą na drzwi dworu, krzyczy: Sędzio, poddaj się, bo dwór spalić każę. Palwoła sędzia, ja cię w tym ogniu usmarzę. O dworze Soplicowski, Jeśli dotąd całe świecą się pod lipami Twoje ściany białe, jeśli tam dotąd szlachty sąsiedzkiej gromada za gościnnymi stoły sędziego zasiada, Pewnie tam piją często za konewki zdrowie, bez niego już by było dziś po osoplicowie. Konewka dotąd małe dał męstwa do wody, choć najpierw ze szlachty uwolniony skłody, choć zaraz znalazł w wozie swą miłą konewkę, swój szturmak faworytny i z nim kul sakiewkę. Nie chciał bić się, powiadał, że sobie nie ufa. naczczo, szedł więc gdzie stała spirytusu kufa, ręką jak łyżką strumień do ust sobie chylił. Dopiero gdy się dobrze rozgrzał i posilił, poprawił czapkę, z kolan wziął do rąk konewkę, zmacał sztenflem naboju, podsypał panewkę i spojrzał na plac boju. Widzi, że błyszcząca Fala bagnetów szlachtę bije i roztrąca. Przeciw tej fali płynie, schyla się do ziemi i nurkuje pomiędzy trawami gęstymi środkiem dziedzińca. Aż tam, gdzie rosła pokrzywa, zasadza się, a saka gestami przyzywa. Sak, broniąc dworu, stanął z szturmakiem u proga bo w tym dworze mieszkała jego Zosia Droga, od której choć w zalotach został pokardzony, kochał ją zawsze zginąć rad dla jej obrony. Już szereg jegrów w marszu na pokrzywę wkracza, gdy kone wruszył cyngla i spaszczy garłacza tuzin kul rozsiekanych puszcza wśród Moskali. Sak puszcza drugi tuzin, jegry się zmieszali. Przerażony zasadzką szereg w kłop się zwija, cofa się, rzuca rannych, szciciel ich dobija. Stodoła już daleko, bojąc się odwodu długiego, ryku wskoczył pod parkan ogrodu. Tam pierzchającą rotę zatrzymuje w biegu. Szykuje, leczyk zmienia. Z jednego szeregu robi trójkąt. Klin ostry wystawiając z przodu, a dwa boki opiera o parkan ogrodu. Dobrze zrobił, bo jazda nań od zamku wali. Hrabia, który był w zamku pod strażą Moskali, gdy pierzchła straż zlękniona, dworzan na koń wsadził i słysząc strzały w ogień jazdę swą prowadził. Sam na czele z żelazem nad głową wzniesionym, w tym ryków krzyknął: ognia pół batalionem. Przeleciała po zamkach wzdłuż nitka ognista i z czarnych rur wytkniętych świsnęło kul 300. Trzech jezdnych padło rannych, jeden trupem leży, padł koń hrabi, spadł hrabia, klucznik krzycząc, bieży na ratunek, bo widzi je grynacer wzięli ostatniego z choreszków, chociaż po Robak był bliższy, był bliższy. Hrabię ciałem swym zakrywa. Dostał za niego postrzał, spod konia dobywa, uprowadza, a szlachcie każe się rozstąpić. Lepiej mierzyć postrzałów nadaremnych skąpić, kryć się za płoty, studnię, za ściany obory. Hrabia z jazdą ma czekać, sposobniejszej pory. Plany robaka pojął i wykonał cudnie Tadeusz. Stał ukryty za drewnianą studnię, a że trzeźwy i dobrze strzelał z dubeltówki. Mógł trafić do rzuconej w powietrze złotówki. Okropnie razi Moskwę. Starszyznę wybiera. Za pierwszym e, zaraz strzałem ubił, ubił Feldfeblera. Potem z dwóch rur raz po raz dwóch szerżantów sprząta. Mierzy to po galonach, to w środek trójkąta. Gdzie stał sztab, za czym Ryków gniewa się i Trupa nogami, szpady swej rękojeść kąsa. Majorze płucie woła, co to z tego będzie? Wkrótce tu nie zostanie nic z nas przy komendzie. Więc płótna Tadeusza krzyknął z wielkim gniewem. Panie Polak, wstydź się pan chować się za drzewem. Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie. Po żołniersku. A na to Tadeusz odpowie, majorze... Jeśli jesteś tak śmiałym rycerzem, a czegoś ty się chowasz za jegrów kołnierzem? Nie tchórzę ja przed tobą wynić nos za płotów. Dostałeś twarz, jam przecie bić się z tobą gotów. Po co krwi rozlew? Między nami była zwada. Niechże ją rozstrzygnie pistolet lub szpada. Daję ci broń na wybor. Oddziała do szpilki, a nie to was wystrzelam jako w jamie wilki. I to mówiąc wystrzelił, a tak dobrze mierzył, że porucznika obok rykowa uderzył. Majorze, szepnął ryków, wyjdź na pojedynek i pomści się za jego raniejszy uczynek. Jeśli tego szlachcica kto inny zabije, to major widzi, major hańby swej nie zmyje. Trzeba tego szlachcica na pole wywabić. Nie można z karabina to choć szpadą zabić. Co puka, to nie sztuka. To wolę co kole. mówił stary Suworów. Wyjdź, majorze, w pole. Bo on mas, nas powystrzela, patrz, bierze do celu. Na to rzekł major Ryków, miły przyjacielu, ty jesteś zuch na szpady, wyjdź ty, bracie Ryków. Lub, wiesz co, wyszlem kogo z naszych poruczników? Ja, major, ja nie mogę odstąpić żołnierzy. Do mnie batalionu komenda należy. Słysząc to Ryków szpadę podniósł, wyszedł śmiało, kazał ognia zaprzestać, machnął chustką białą, pyta się Tadeusza, jaką broń wybiera. Podoba. Pyta się Tadeusza, jaką broń podoba. Po układach na szpady zgodzili się oba. Tadeusz broni nie miał, gdy szukano szpady, wyskoczył hrabia zbrojny i zerwał układy. Panie Soplic wołał. I z przeproszeniem pana pan wyzwałeś majora, a ja do kapitana. Mam dawniejszą urazę. On do zamku mego, mów pan przerwał protazy do zamku naszego. On wpadł rzek kończąc hrabia, na czele jest złodziejów. On poznałem Rykowa, wiązał mych dżokejów. Skarżę go, jaką zbójców skarał pod opoką, którą Sycylianie zwą Birban rocco Uciszyli się wszyscy wszyscy. Ustało strzelanie. Wojska ciekawe patrzą na wodzów spotkanie. Hrabia i ryków idą obróceni bokiem, prawą ręką i prawym grożąc sobie okiem, wtem lewymi rękami odkrywają głowy i kłaniają się grzecznie. Zwyczaj honorowy, nim przyjdzie do zabójstwa, naprzód się przywitać. <noise> już spotkały się szpady, już zaczęły zgrzytać rycerze wznosząc nogi prawymi kolany, przyklękają w przód i w tył skacząc na przemiany. Ale płód Tadeusza, widząc przed swym frontem, naradzał się po cichu z gifraj, który w rocie uchodził za pierwszego strzelca to, rzekł major, widzisz ty tego wisielca? Jeśli mu wsadzisz kulę tam pod piątym żebrem, to dostaniesz ode mnie cztery ruble srebrem. Gont odwodzi karabin, do zamka się chyli wierni go towarzysze płaszczami okryli mierzy nie w żebro, ale w głowę Tadeusza. Strzelił i trafił blisko. W środek kapelusza okręcił się Tadeusz, aż kropiciel wpada na rykowa, a za nim szlachta krzycząc: Zdrada! A Tadeusz go zasłania ledwie z ryków zreiterować się i wpaść we środek swych szyków. Znowu dobrzyńcy z Litwą natarli w zawody i pomimo dawniejszej dwóch stronic niezgody walczą jak bracia. Jeden drugiego zachęca. Dobrzyńscy widząc, jak się Podhajski wykręca tuż przed szeregiem jegrów i kosą ich kraje, zawołali z radością, niech żyją podchaje! Naprzód, bracia Litwini, górą, górą Litwa. Skołbowie zaś widząc, jak waleczny brzytwa, choć ranny leci z szablą wzniesioną do góry, krzyknęli górą maćki, niech żyją mazury. Dodawszy wzajem serca, biegą na Moskali. Nadarennie ich robak z maćkiem wstrzymywali. Gdy tak na rotę jegrów uderzono z przodu, Wojski rzuca plac boju, idzie do ogrodu. Przy boku jego stąpał ostróżny protazy, a Wojski mu po cichu wydawał rozkazy. Stała w ogrodzie prawie pod samym parkanem. O który się opierał ryków swym trójgranem, wielka stara sernica. Budowana w kratki z belek na krzyż wiązanych, podobna do klatki, w niej świeciły się białych serów mnogie kopy. Wokoło zaś wahały się suszące się snopy szałwii, benedykty, kardy, macierzanki, cała zielna domowa apteka wojszcza. Sernica w górze miała w sążni pół czwarta, a u dołu na jednym wielkim słupie wsparta niby gniazdo bocianie. Stary słup dębowy pochylił się, bo już był wygnił do połowy. Groził upadkiem, nieraz sędziemu radzono, aby zrzucił budowę wiekiem nadwątloną. Ale sędzia powiadał, że woli poprawiać, aniżeli rozrzucać albo też przestawiać. Odkładał budowanie do sposobnej pory, tymczasem podsłup kazał wet wetknąć dwie podpory. Tak po pokrzepiona, lecz nietrwała budowa, wyglądała z zaparkan nad trójkąt rykowa. Ku tej sernicy wojski z woźnym milczkiem idą. <laughs> Każdy zbrojny ogromnym drągiem, jakby dzidą, za nimi ochmistrzyni dąży przez konopie. I kuchcik małe, ale bardzo silne chłopie. Przyszedłszy drągi wparli w wierzch słupa nadgniły. Sami u końców wisząc, pchają z całej siły, jako flisy uwięzłą na rapach wicinę, długimi drągi z brzegu pędzą na głębinę. Trzasnął słup. Już sernica chwieje się i wali, z brzemieniem drzewi serów na trójkąt moskali. Gniecie, rani zabija, gdzie stały szeregi leżą dwa trupy, sery białe jako śniegi. Krwią i mózgiem splamione, trójkąt w sztuki pryska, a już w środku kropidło grzmi, już brzytwa błyska, siecze luzga, od dworów wpada szlachty tłuszcza, a hrabia od bram jazdę na rozpierzchłych puszcza. Już tylko ośmiu jegrów z sierżantem na czele bronią się, bierze klucznik, oni stoją śmiele, Dziewięć rur wymierzyli prosto w łeb klucznika. On leci na strzał, kręcąc ostrze scyzoryka. Widzi to ksiądz, zabiega klucznikowi drogę, sam pada i podbija gerwazemu nogę. Upadli właśnie, kiedy Pluton ognia dawał. Ledwie ołów prześwisnął, już gerwazy wstawał, już wskoczył w dym, dwóm jegrom zaraz głowy zmiata, Uciekają stworzeni, klucznik goni płata, oni biegną dziedzińcem. Gerwazy ich torem. Wpadają we drzwi gumna stojące otworem i gerwazy do gumna na ich karkach wjechał. Zniknął w ciemności, ale bitwy nie zaniechał. Bo przeze drzwi jęk słychać wrzask i gęste razy. Wkrótce ucichło wszystko. Wyszedł sam Gerwazy z mieczem krwawym. Już szlachta odzierżyła pole. Po rozpędzanych jegrów ściga, rąbie kole. Ryków sam został, krzyczy, że broń nie złoży. Bije się, gdy ku po, niemu podszedł pod komorzy. I wznosząc karabelę, rzekł poważnym tonem: Kapitanie, nie splamisz czci, czci twojej pardonem. Dałeś próby, rycerzu nieszczęsny lecz mężny, Twojej odwagi porzuć opór niedołężny. Złóż broń, nim cię naszymi szablami rozbroim. Zachowasz życie i cześć, jesteś więźniem moim. Ryków podkomorzego zwalczony powagą, skłonił się i oddał mu swoją szpadę nagą. Skrawioną po rękojeści rzekł, lachy, braty, oj biada mnie, że mnie miał choć jednej armaty. Dobrze, mówił Suworów, pomnij ryków, kamrat, żebyś nigdy na lachów nie chodził bez armat. Cóż, jegry byli pijani, major pić pozwolił. Och, major płód on dzisiaj bardzo wolił. On odpowie przed carem, bo on miał komendę. Ja, panie podkomorzy, wasz przyjaciel będę. Ruskie przysłowie mówi: Kto się mocno lubi, ten panie podkomorzy i mocno się czubi. Wy dobrzy do wypitki, dobrzy do wybitki, ale przestańcie robić nad jegrami zbytki. Podkomorzy słysząc to karabelę wznosza i przez woźnego pardon powszechny ogłasza: Każe rannych opatrzyć, z trupów czyścić pole a jegrów rozbrojonych prowadzić w niewolę. Długo szukano płuta, on w krzaku pokrzywy, zarywszy się głęboko, leżał jak nieżywy, wyszedł wreszcie, ujrzawszy, że było po bitwie. Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie. Tak kończy się część druga. Księgi dziewiątej. beat